Krzysztof Czaban, czas zacząć kolejny odcinek magazynu Abonenta Wektry, która rozwija się w iście błyskawicznym tempie. Dynamikę tę widać patrząc choćby na ostatnie działania firmy. O nich już teraz opowie Przemek. Witam. Wektra to już ponad 800 tysięcy abonentów, a do tego ponad 100 miejscowości z telewizją cyfrową. Aby zamówić lub zmienić usługę Wektry, wystarczy zadzwonić na infolinię, ale jeszcze prostszym sposobem jest zamówienie usług Wektry przez internet, tym bardziej, że wiąże się to z niespodziankami, o czym już teraz opowie Marcin Prabucki. Jednym z kanałów dystrybucji naszych usług jest nasza strona internetowa www.wektra.pl. Nie ruszając się z domu, siedząc przy własnym komputerze, wybieramy sobie zestaw usług, dowolną promocję, zamawiamy, ze strony Wektra następuje kontakt z klientem i procedujemy dalej tak, tego typu zamówienie już w drodze rozmowy telefonicznej. Oferta promocyjna jest pogłębiona przy tego typu zamówieniu przez stronę www, ponieważ każdy abonent, który zdecyduje się na zakup tej usługi przez stronę www, dostaje dodatkowo w pierwszym miesiącu pełnym każdą z zamówionych usług w promocyjnej stawce 1 zł. Na stronie internetowej Wektry można sprawdzić, czy jest się w zasięgu sieci. Aplikacja pozwala na sprawdzenie ulicy, na której Państwo mieszkacie. Jest pełna możliwość weryfikacji adresu z naszą bazą dostępności naszych usług. Jedną z tych usług jest oczywiście telewizja. Tym razem mecenasem miesiąca jest National Geographic Wild. Oczywiście wiąże się z tym konkurs, tym razem nietypowy. Ale po więcej szczegółów odsyłam Was na stronę internetową www.wektra.pl. Wektra to także takie usługi jak Mood, czyli muzyka na życzenie. Także i tu nie zabraknie zmian. Opowie o nich Aleksandra Kozłowska. Zgodnie z zapowiedziami z poprzednich odcinków uruchomiliśmy właśnie nowe warianty serwisu Mood. Warianty te dostępne są dla wszystkich naszych abonentów, w odróżnieniu od pierwszego wariantu, który uruchomiliśmy kilka miesięcy temu, wariantu mini, który dostępny był tylko dla wybranej grupy naszych abonentów internetu. Te warianty, które uruchomiliśmy dziś, dostępne są dla wszystkich abonentów internetu, niezależnie od prędkości, którą posiadają. Są to warianty pełny i prestiż. Wariant pełny, pierwszy z tych wariantów, umożliwia odsłuchanie 1000 unikalnych utworów z całego katalogu dostępnego w serwisie Mood. Wariant Prestige natomiast jest stworzony specjalnie dla największych fanów muzyki i umożliwia odsłuchanie wszystkich utworów dostępnych w serwisie bez żadnych limitów. W magazynie Abonenta Wektry informujemy nie tylko o nowościach czy też zmianach w usługach. Ważnymi elementami są udogodnienia, na które abonenci mogą się natknąć i z których korzystać naprawdę warto. To między innymi e-faktura czy też elektroniczna płatność. E-faktura to jest utworzone w internecie i dostępne za pomocą naszej strony konto, indywidualnie przypisane do każdego klienta. E-faktura to nie tylko sam obraz tej faktury, ale również informacje, które są bardzo przydatne dla klienta. Dlatego, że ma tam wszystkie swoje faktury. Ma tam zestawienie swoich płatności, czyli w prosty i łatwy sposób można sprawdzić, czy za wszystkie faktury już zapłaciłem. Wspomnę jeszcze dwóch, moim zdaniem, bardzo fajnych rozwiązaniach dla naszych klientów, które powinny ułatwić im życie. Pierwsze, to niedawno na naszej stronie www zamieściliśmy dla klientów taką instrukcję, można powiedzieć ściągawkę, jak czytać fakturę. Czyli krótko, są tam wskazówki, jakie informacje gdzie na fakturze się znajdują oraz jak interpretować niektóre z zapisów. Drugie rozwiązanie, funkcjonujące już mniej więcej od połowy zeszłego roku, które jest po pierwsze świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy w danej chwili nie mają dostępu do internetu, jak również dla tych, którzy nie chcą skorzystać ze faktury, to jest automatyczna informacja o stanie konta. Wiadomo, płacimy dużo rachunków, czasami w tym wszystkim pogubimy się i nie jesteśmy pewni, które żeśmy zapłacili. My udostępniamy na naszej infolinii pod numerem Centrum Obsługi Klienta taką usługę, gdzie klient może, nie łącząc się z konsultantem, a jedynie podając swój numer ewidencyjny i 5 ostatnich cyfr swojego numeru PESEL, oczywiście, bo to jest dostęp do danych finansowych, żeby odpowiednio zabezpieczyć, uzyskać automatyczną informację o tym, jaki jest stan płatności w jego koncie. Z tego, co wiemy, wśród naszych klientów cieszy się to już bardzo dużą popularnością. Zachęcam Państwa.
A skoro mowa o e-fakturach, równie ważnym, a przede wszystkim wygodnym rozwiązaniem są płatności elektroniczne. To porozmawiamy o elektronicznej płatności. Na początek może wytłumaczmy, czym jest elektroniczna płatność. Z początkiem stycznia udostępniliśmy naszym abonentom system płatności elektronicznych, który dostępny jest z poziomu aplikacji e-faktura. Każdy z naszych abonentów otrzymał łatwy i szybki sposób wykonania płatności za usługi świadczone przez Vectr. Jak to działa? Wystarczy zalogować się do systemu e-faktura. W przypadku, jeżeli na koncie powstanie jakakolwiek zaległość, abonent dosłownie dwoma przyciskami może wykonać płatność, która zaksięgowana zostanie już następnego dnia na koncie Vectr. Czyli nie będzie tak jak do tej pory, że klient, który chciał zapłacić e-fakturę, będzie musiał wchodzić osobno na stronę internetową banku i tam logować się. Teraz będzie mógł już bezpośrednio ze strony Vectry zostać przekierowany na stronę banku i spokojnie dokonać zapłaty, tak? Dokładnie. Każdy z naszych abonentów po zalogowaniu do systemu wystarczy, że kliknie na niebieski przycisk zapłać. Następnie pojawi się strona, w której, tak jak wspomniałem, prosimy o podanie adresu e-mail, zaakceptowania regulaminu usługi oraz wybór banku. Następnie system przekieruje na stronę bankową, gdzie klient zostanie poproszony o wpisanie swojego loginu i hasła do bankowego systemu transakcyjnego. Następnie automatycznie podstawione zostaną dane niezbędne do wykonania przelewu oraz kwota. Klikając przycisk dalej już na stronie banku, płatność zostaje wykonana automatycznie. Kolejny przycisk to wylogowanie i wracamy na stronę e-faktury. Płatności elektroniczne to faktycznie prostota i udogodnienie. Na koniec tego odcinka odwiedzamy Słupsk i tamtejsze biuro obsługi klienta. Uważany za jedno z piękniejszych miejsc na Pomorzu Środkowym, położony zaledwie 18 km od morza, Słupsk. Tu nie brak atrakcji dla miłośników przyrody, ale też i architektury. To jedna z najpiękniejszych budowli miasta, neogotycki ratusz miejski. Kilkaset metrów dalej kolejne zabytki. To wybudowany na początku XVI wieku zamek książąt pomorskich, dziś siedziba Muzeum Pomorza Środkowego, tuż obok gotycka brama młyńska i spichlerz z drugiej połowy XVIII wieku. Nieopodal kolejny zabytek to Baszta Czarownic, dawne więzienie dla kobiet posądzonych o czary. Kilkaset metrów dalej, przy ulicy Kopernika 37, znajduje się biuro obsługi klienta Vectry. Średnio około 100 klientów dziennie cały salon przyjmuje. Raz wiadomo, jest więcej, raz jest mniej. Coraz częściej padają pytania o atrakcyjne paczki, dzięki którym można mieć wiele usług za przystępną cenę. Nie brakuje także ofert specjalnych. Mamy specjalne oferty, tak zwane dla seniorów, z których również korzystają. Co więc dostaje klient w paczce dla seniora? Jest to zestaw usług, połączenie telewizji oraz usługi telefonicznej. Bardzo atrakcyjny cenowo zestaw dwóch produktów. Dodatkowo abonent na własne życzenie otrzymuje do wyboru aparat telefoniczny nowy, także sobie można ten obecny aparat telefoniczny wymienić na nowy bezprzewodowy aparat z Vectry. Lub jeśli abonent posiada już swój aparat w dobrym stanie i nie chce go wymieniać, może zamiennie wybrać pierwszy pełny miesiąc w opłacie abonamentowej 1 zł. Kolejna rzecz to Vectra bierze na siebie wszelkie formalności związane z przeniesieniem numeru, także tutaj też nie ma żadnego problemu, aby ten numer do Vectry przenieść. Wszystkie formalności bierzemy na siebie, absolutnie bezproblemowo się to odbywa. Zero kłopotu dla abonenta w tym zakresie. Ale w Słupsku, tak jak wszędzie, nie brakuje ludzi młodych. Ci także przychodzą i decydują się na zakup usług proponowanych przez Vectrę. Młody klient przede wszystkim stawia na jakość usług, na odbiór cyfrowy, na szybki internet. No, chce się dostosować do obecnych realiów, mieć te usługi na wysokim poziomie. Relacją ze Słupska kończymy to wydanie magazynu Abonenta. Do zobaczenia!